wakacyjny półmetek przekroczony. Rodzice powoli zaczynają rozglądać się za wyprawką szkolną. W tym roku, jeśli wierzyć statystyką, co czwarty rodzic wyda na nią około 520 zł wraz z tornistrem i jego wyposażeniem. W Suwałkach można ten wydatek ograniczyć do kwoty poniżej 300 zł. Więcej niż 500 zł wyciągnie z portfela co piąty rodzic. Na kwotę powyżej 700 zł z kolei będzie mogło sobie pozwolić kilkanaście procent rodziców, szczególnie w dużych miastach. Rodziny w gorszej sytuacji finansowej będą zmuszone ograniczyć wydatki do niezbędnych artykułów. Suwalscy klienci, jeśli tylko jest taka możliwość, koszty minimalizują. Rodzice i dzieci z rodzicami również rozglądają się za przyborami szkolnymi, za podręcznikami. W tym roku podręczniki to w większości szkoła średnia, ponadgimnazjalna. Nastawieni są najbardziej na używane, antykwaryczne, także jest zainteresowanie. No, jeśli chodzi o przybory szkolne, o wyprawkę do szkoły, to są różne ceny. Mamy też promocje, mamy ceny promocyjne, ale myślę, że tak w granicach od 200 do 300 zł z plecakiem, z piórnikiem to muszą przygotować. Na podręczniki szkolne, na nowe podręczniki szkolne mamy rabat 10% do 15 sierpnia, także myślę, że to też przyciągnie klientów, zaczną kupować, bo no niestety, ale nowe podręczniki nie cieszą się sprzedażą. Nowe podręczniki w tym roku to tylko są do religii, do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Ewentualnie jeszcze języki obce, ale to dodatkowe w szkołach jako trzeci język wprowadzany, także w ten sposób. Ale też klienci, no jeśli chodzi o języki obce, to są antykwaryczne, bo niestety są drogie, nowe i stawiają też na antykwaryczne. W antykwariacie podręcznik w dobrym stanie może kosztować o połowę mniej niż nowy. Jeśli są w dobrym stanie, jeżeli są troszeczkę bardziej zniszczone, to nawet 1/3 ceny nowego podręcznika. Czyli jak nowy podręcznik 30 zł, to rodzic może kupić antykwaryczną za 12-13 zł. No jeżeli w dobrym stanie, no to 16-18, nie? To tak, no mniej więcej połowa ceny, ale w dobrym stanie. Tańsze, przyzwoitej jakości plecaki, szczególnie w promocji, można kupić już za około 49-69 zł. Duże piórniki za 19 zł. Zeszyty złoty 90, a zestaw linijek, cyrkli i kątowników za 3,90 zł.